Okej, spróbujmy jeszcze raz. Ostatnim razem, jak to nagrywałem, gra się skraszowała. Więc mamy nową moc. Moc impulsu Eonu użyję, by wypuścić pociski energii ze swoich rąk. To jest całkiem fajna moc. Dzięki niej możemy strzelać bez broni, co się przyda za chwilę, ponieważ dziwnym trafem straciliśmy całą broń. I mamy co najmniej kilku seekerów do ubicia. Bam, 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 bam. Pudło. I wysrałem się z mamy. Co nie jest dobrze, ponieważ przydałaby mi się na tarczę. Możemy postawić trzy tarcze i odblokowano sferę ochronną. Wow, to jest coś. Sfera ochronna to całkiem fajna rzecz, którą pokażę całkiem niedługo. Bring it on. Au, 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 au. Wiecie co, jednak chcę jeszcze sobie poskillować te impulsy Eonu. Cia. Ponieważ wyskillowanie tego może się kiedyś przydać. I ciach. Do widzenia. Tego oczywiście nie rusza. Nic. Okej. Staliśmy na zadanie. Nie zgadzam się. O, wow. Dobra. Spróbujmy to jeszcze raz. Mamy naszą osłonę, mamy nasze pociski. Impulsy Eonu! Próbujemy jeszcze raz. Dziękuję za moją ulubioną broń. Niestety jeszcze jej nie użyję. Chcę poskillować jeszcze impulsy Eonu. Bring it on! Granaty również się przydadzą. Na przykład tutaj. Dawajcie mana. Do widzenia, panu. Okej, nie wiem co się stało, ale jest fajnie. Bierzemy to w drugą łapkę. Żeby mieć więcej amunicji. Przeładujemy sobie, żeby mieć jeszcze więcej amunicji. No i co? Nasze impulsy ono. Chodź tu, no chodź tu, no chodź tu. No chodź tu, stawaj, stawaj. No, ładnie. No to idziemy dalej. Skopać dupę temu panowi. Oho, nie złapiesz mnie. Do widzenia. Co to jest trzeba z tej strony? Nic. Nie zawsze rykoszetuję dokładnie tam, gdzie chciałbym. A co tam? Granat na twarz. Co dla mnie? Co to dla mnie? Jestem człowiekiem. Najsilniejszą rasą we wszechświecie. No już, przestań skakać i daj się ładnie urżnąć. Grzeczny seeker. Zarastają obrażenia. To dobrze.
Zawsze przydała się taka opcja B. Jak jeżeli się nie ma akurat żadnych pocisków. Au, 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 au. Okej, okej. Dzięki. Ja to chciałem zrobić. Tutaj dalej osłona. Przełączamy na lżejszą amunicję. I kopiemy tego pana. Ponieważ mogę tak robić. Przy okazji będę mógł coś zaprezentować za chwilę. Ale to tylko zaraz skopiemy dupę temu panu. Skopiemy czy nie? Z pewnością mu za chwilę skopiemy. Z pewnością nie, pojawi się ktoś trzeci i nie przeszkodzi nam rozmowy. Ta, to mu pokazałeś, Gideon. Okej, dobra. To jest ta niepowołana osoba trzecia. Chwila, chwila, jak on się nazywa? Cele misji. Pokonaj Baraka Bachme. Nie, Barakka Bachma. Poważna sprawa. Okej, dobra, bierzmy się za to. Jak widzieliśmy na początku, może fala coś podziała? Okej, coś mu to robi. Spadaj. Możemy go skopać? Możemy go skopać. Au, 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 to bolało. No to teraz. Kopam. Kopam. Szkoda, że my nie mamy takiego jetpacka. Wow. Spokój się, psujesz rzeczy. Au, au, au. Au, au. Mówię au, ale tak w sumie aż tak to bardzo bolące nie było. Spadaj. Nie wiem, co to mu robi. Wow, 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 wow. Uważaj, panie. Spokojnie się. Te tarcze chyba trochę bardziej przeszkadzają teraz. Już pomagają. Okej, spadł. Cokolwiek to oznacza. O, wiem co to oznacza. To oznacza, że teraz trzeba użyć drugiej osłony. Właśnie. Like a bobs. Au, 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 au. Trzeba jeszcze uważać na manę. Może teraz nie weźmiemy tego, tylko weźmiemy... Wow. Jego pociski przenikają przez osłonę. Weźmiemy impuls... Impuls Eonu! To mu się chyba już mniej podoba. Dobrze. Lubię rzeczy, które mu się nie podobają. Uwaga.
uwaga, uwaga. Nie mam najmniejszego pojęcia, kiedy on używa tego ataku. No, to mu pokazaliśmy. Okej, dobra. Cofamy się tutaj. I oszczędnie robimy z manu. W sumie możemy się po prostu tutaj wycofać i wszystko jest okej. Chyba wszystko jest okej. Okej. Czy co? Może czas, żeby wziąć cięższą... Die! That's right. Okej. Kolejna rundka z nim. Przeładuję. I wracamy do... Czy co? Fala jest całkiem dobra, ponieważ... Możemy go odrzucać i spychać i wtedy mamy chwilę wytchnienia. A właśnie w ten sposób. Au, wow, wow. Tyle? Spadaj, spadaj. Okej, poszedł sobie. Bierzemy broń, ale nie w obie łapki. Tutaj przyda mi się dalej ulepszone. Tutaj bierzemy ciężką amunicję. Czekamy na pana. Czy to wszystko? Zaraz się przekonamy. Nie. No to wracamy z powrotem do fali. Spadaj. Chyba bicie go od tyłu jest całkiem spoko taktyką. Okej. Znowu się wkurzył. Wiecie co robić. Epicka muzyka. Gin! Tak, lepiej. Walkę z bossem. Hold still. Hold still, or I'll skin you alive. I can see now why they were worried. I'd hope to take you alive. Oh, wow. Tyle, jeżeli chodzi o uniki. I've never seen a bounty this high. Even your corpse will buy a new world. Dzięki Zilocie, znaczy gościu, za pomoc. Okej, to był całkiem przyjemny boss fight. It should now be plain to all gathered here that the Seeker threat is real and pressing. We must take the fight to them. As long as they have the faster than light communication capability of their Ansible tower, they will be pulling all of their forces to defend Enkal's strong points and hold out until their homeworld reinforcements arrive. If the main Seeker Armada turns its eye upon our little world, my brethren, we will surely suffer the same fate as thousands of worlds before us. We need to make sure they never do. Our spies have successfully sabotaged the Ansible. We need to strike hard and fast and take the capability out of their hands permanently. Permanently!
We will be inserted into a valley south of the Ansible. From there, we will move through the tunnels until we reach the temple annex. This plan depends on our stealth and speed to be successful. The Aurelian fleet should be overhead shortly after we have the cannons in our possession. We will be outnumbered and outgunned, my brethren. Charge your weapons and ready your blades. Ale wy macie ludzi. What's wrong? Forget where the trigger is? No, it just occurred to me that this is the only thing I have left from home. You mean you forgot to pack underwear? Hey, I was just kidding. Your underwear is your own business. You can't come on this mission, Merit. Oh, yes I can. Let me explain. There's nothing left of our world. Nothing left of humanity. To venture out on a ridiculously dangerous mission with both of us? I don't know what I was thinking. If I lost you, I mean, if either of us were lost. Gideon, I don't... Wait, why should you get to stay? I've got way more experience than you. If things go bad here, one of us needs to find a way to get past the Seeker Armada and stand before the Galactic Senate. The Seekers need to be unmasked. Humanity's voice must be heard. If I fail, if we can't shut down this Ansible, then you're humanity's last hope. Okay, you've made your point. What is the delay, Exalted Ones? Dad grounded me. What she means to say is that after some consideration, Marin will return to Arnas with the dropship. I am relieved by the wisdom displayed by the Exalted. Commander, the enemy sentries are swinging back towards our location. We must move now. There has been a change of plan, Baneth. You are to take two of your phyletic guard and escort this Exalted One back to Arnas. There you will keep her under close guard until this mission is fulfilled. But Commander, this mission is already a long shot. To cripple ourselves from the onset by losing three of our best? I have given you a command, Baneth. This outburst is beneath your discipline. Call your guard and move on my orders now! Cóż za ostry Protoss. He is my fiercest warrior and most able captain. Forgive his passion, Exalted Ones, for therein lies his greatest strength. Our troops are prepared. Now we must move. Farewell, Exalted One. Okej. Na razie, panienko. Już za badziewna broń. Excuse me, Exalted One. Our spies report that a network of tunnels through these surrounding cliffs will lead us to the temple entrance. From there we can slip unnoticed into the Ansible base and work our mischief. Okej. Brzmi jak plan, który wykonamy w następnym odcinku. Zagrajmy w Advent Rising. Okej. Widoki są całkiem niezłe. Więc cóż. Dzisiaj troszkę, jak zwykle, było troszkę powtarzania, co mi troszkę z tego będę musiał wyciąć, przez co materiał będzie troszkę krótszy, ale mam nadzieję, że następny razem pójdzie troszkę lepiej. I co, dziękuję wszystkim za uwagę i w promieniach tego pięknego Aurelia, znaczy protoskiego słońca, żegnamy się. Na razie.